Witam po meczu wyjazdowym z Ursusem. Przywozimy 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty. Pierwszy wygrany mecz na wyjeździe w tym sezonie, szybko. Na pewno cieszy gra naszego całego zespołu. Weszliśmy bardzo dobrze w ten mecz, a co ważniejsze, udokumentowaliśmy to bramką. Tak, Bartek Wiśniewski strzelił wreszcie nie z karnego, z rzutu wolnego, coraz bliżej jest też bramki z akcji. Cały zespół zagrał bardzo dobre zawody, tak? No na pewno też nie ustrzegliśmy się błędów, bo gdzieś tam po bardzo dobrym okresie 15-20 minut w pierwszej połowie troszeczkę oddaliśmy pola, przeciwnik stworzył sobie dwie dobre sytuacje, ale tutaj Mateusz Tobiasz pokazał, jaki ma potencjał, tak? Fantastycznie wybronił, można powiedzieć, no, nam pierwszą połowę, tak? Bardzo dobrze zachował się przy dwóch sytuacjach. Dlatego schodziliśmy z prowadzeniem po pierwszej połowie. Druga połowa zaczęła się tak, jak przewidywaliśmy, tak? Od mocnych ataków Ursusa. Gdzieś tam na moment przejęli kontrolę nad meczem. Ale dobrze zespół zareagował, wytrzymaliśmy to, poprawiliśmy drugą bramką, tak, fantastyczne uderzenie Manola. To co potrafi, to co lubi, strzał z rzutu wolnego, też trzeba tutaj zaznaczyć udział Bartka Wiśniewskiego przy bramce, tak, to na nim był faul. Co na pewno cieszy, też fantastyczna akcja, po której strzeliśmy trzecią bramkę. Bardzo piękna akcja, zespołowa, szybka, dokładna, z dużym polotem. Widać, że chłopaki łapią wspólny język. Fajnie też wkomponowali się już, można powiedzieć, nowi zawodnicy, którzy do nas przyszli w tym okienku transferowym. Czyli tutaj mam na myśli Piotra Maślankę, który rozgrywa bardzo dobre już drugie zawody. Gawron w środku pola zaczyna też coraz lepiej dogadywać się z popularnym naszym Cimkiem i z Manolem. Fajnie weszli rezerwowi, tak? Dołożyli też dużo do bramki, którą strzeliliśmy. Szczególnie tutaj Przemek Szabat super zachował się przy tej trzeciej bramce. Nie uderzał, ale jeszcze wystawił tą piłkę lepiej ustawionemu koledze. Także same pozytywy. No na pewno też nie można wpadać w euforię po wygranym meczu, tak samo jak nie można się załamywać po meczu przegranym. Czeka nas kolejny tydzień bardzo ciężkiej pracy i podejmujemy mistrza zeszłego sezonu boisk trzecioligowych naszej grupy. Także teraz już tylko skupiamy się nad tym, zostawiamy to, co było za sobą. Dziękuję.